prezydent Raciborza, pan Dariusz Polowy, jak zawsze na konferencjach Spektrum, tych przedsięwzięciach, które to stowarzyszenie organizuje, problematyka osób niepełnosprawnych, no cóż mówić, jest panu akurat bardzo bliska w tej kadencji, winda dla niepełnosprawnych między innymi i obecność też czasem na sesjach, przeróbka sali kolumnowej, ale przede wszystkim zakład aktywności zawodowej. To są wydarzenia z tej kadencji ważne dla tego środowiska. Tak, ale tak jak pan redaktor powiedział, to są wydarzenia, symbole. Być może wiele osób to dostrzega, wiele osób też pewnie korzysta, nawet nie będąc osobami niepełnosprawnymi. Myślę, że koniec końców ta winda to jest takim najbardziej spożytkowanym elementem, ale w momencie, gdy każdy z nas wykaże chociaż odrobinę refleksji nad rzeczywistą sytuacją osób niepełnosprawnych, jak ktoś spojrzy często czy to na swoje doświadczenia, na doświadczenia swoich bliskich, znajomych, gdzie, żeby sobie uświadomić to, z jakimi problemami ci ludzie się zmagają. Że oni mają ograniczenia w wielu, wielu dziedzinach i ważne jest to, żeby to po pierwsze dostrzegać, a po drugie, i tutaj już mówię jako przedstawiciel samorządu, żeby na to reagować. I stąd nasze zaangażowanie, między innymi tego typu konferencje, one są ważne właśnie przez to takie drążenie słowem, czy też różnego rodzaju przykładami, czasami tych umysłów, tych serc, które nie do końca mają świadomość, przed jakim problemem stoimy. Dla mnie najważniejsze jest to, że w tej kadencji udało się zrobić te kilka spraw, o których pan redaktor powiedział, ale kluczowe jest to, że udało się wprowadzić w ogóle to pod dyskusję. Tak? Czasami były burzliwe, czasami były takie... można powiedzieć żenujące też, tak? Bo było też nie do końca zrozumiałe, dlaczego akurat są te sprawy tak odsuwane na bok i nie realizowane, ale jeżeli chodzi o Zakład Aktywności Zawodowej, jest to przedsięwzięcie, które bezwzględnie powinno było w Raciborzu powstać wiele, wiele, wiele lat temu. Szczęśliwie zakupiliśmy budynek. Teraz trwają prace nad złożeniem wniosku, jest to przygotowywane. Myślę, że w perspektywie tego roku, dwóch już będziemy mieli funkcjonujący Zakład Aktywności Zawodowej, bo jest to wprowadzenie osób niepełnosprawnych po prostu do życia. Do życia takiego, jakiego prowadzimy my, czyli chodzenie do pracy, zarabianie pieniędzy, także i gospodarowanie nimi, po prostu trening do zwykłego życia, czegoś, co dla nas jest powszedniością, a dla wielu osób niepełnosprawnych niemożliwym do osiągnięcia celem, ale naszym zadaniem jest to, aby im pomóc w tym, żeby jak najbliżej tego celu dotrzeć. Bardzo dziękuję, bo zaczyna się już wydarzenie, więc musimy zakończyć. Dziękuję.